Wygląda na to, jakby oni wrócili już ze szukania koni, ale... Ślady koni mówisz, że prowadzą tam? A że znalazłeś... nie, nie kopyta, Boże, podkowy. Znalazłam je przechodząc obok... na skraju ziem, ale... Dlaczego na miłość Boską ktoś miałby zdjąć koniu podkowy? Nie chciałbym uwierzyć staremu Jonasowi, ale... Obudźcie się, ludzie! To były wiedźmy, mówię wam. Nie jest to właściwy czas, stary Jonasie. Musimy być spokojni. Dziękuję za to, że dzisiaj poświęciliście mój czas, koledzy. Muszę iść naprzód. Mam już dość... Po prostu wracajmy teraz, mam już dość chodzenia wokoło. Nigdy nie widziałem go tak roztrzęsionego, jeżeli muszę coś powiedzieć. Pomyśleć, że mieszkańcy nie znaleźli nawet śladu. Szukajmy wszędzie, pani Marlet. Na pagórkach, przy jeziorze. Henrych i Teresa nawet podążyli ścieżką do Primeldorf. Musimy przypuszczenie chyba sprawdzić kolejną rzecz. Znalazłam to! Znalazłam! Znalazłam konia! Jest na zewnątrz! O czym ty mówisz, Maggie? To prawda! Leży na ziemi! Jest żywy? Zabierz nas do niego, dziewczyno! O mój Boże! Co za biedactwo! Ładna miłość boską jest niemalże martwy! Jak myślisz, co mogło to sprawić, Augen? Jest wykończony. Muszę powiedzieć, że on musiał tutaj przybiec, ale wygląda jak... Nie, nie może być. My dopiero co w tym momencie wróciliśmy. Byśmy go znaleźli, lub go usłyszeli, lub... Muszę powiedzieć, że czuję się trochę zagubiony, koledzy. To były wiedźmy. Nie ma innej opcji. Spójrzcie na to. Łapie oddech, wygląda na chorego i spójrzcie na jego oczy. Uspokój się, stary Jonasie. Myślisz, że zdołasz go przywrócić do zdrowia ogólnie? Weźmy go z powrotem do stadliny teraz. Pomogę ci ogólnie. Wy głupcy, nie dotykajcie tego konia! Bóg wie, co ta wiedźma z nim mogła zrobić. No już, koledzy. Dajmy mu trochę wody. Musiał się wyłamać skądś, gdziekolwiek był trzymany, tak przypuszczam. Zerwał się z uwięzi i przyjechał z powrotem do Kettenberg. Nie mogę wymyślić nic innego. Nonsens, Berhard. Już powiedziałem to. Właśnie teraz, mieszkańcy. Lepiej jak się powstrzymasz, stary Jonasie. To nie jest. Stary Stefan ostrzegał nas o tym. Znów gada o tym nonsensie, który gadał stary Stefan. Co za głupiec. Proszę mu się uspokoić, mieszkańcy. Kłócenie się nic tutaj nie da. Nie pamiętasz o jego słowach, Hansie? Gustawie? On mówił o tej chorej fortunie, którą mamy. Od wiedźm. Życia mieszkańców wyślizgują się przez ich palce. Stary Stefan majaczył na swoim łożu śmierci, stary Jonasie.
Najgorsze przyjdzie. Mieszkańcy, zapamiętajcie moje słowa. Co robimy z nim, ojcze? Po prostu zaczekajcie na to, aż się uspokoi. To wszystko, co możemy zrobić. No dalej, mieszkańcy. Wracajmy do miasta. Rzeczy zaczęły się wymykać trochę spod kontroli, czyż nie? O, to ty jednak jesteś wiedźmą, mała. Wszyscy wiemy, że Elis jest małą wiedźmą. Okej, zapiszę sobie tu, bo ja nigdy nie mam pojęcia, w którym momencie ta gra się wyhaczy. W ogóle tak stwierdziłam koniec końców, bo na początku sobie robiłam trasę Forei w tej grze i stwierdziłam, że skoro zrobię wam cały gameplay z jednego takiego przejścia, że tak to powiem, tej gry, żebyście wiedzieli, co się działo jakby od początku do końca, bo szczerze mówiąc nie jestem do końca pewna, jak ta gra jeszcze wygląda i czy jest jakoś dużo zmian w niej. Ale zrobię wam gameplay od jednego początku do końca i na początku stwierdziłam, że zrobię to wraz z Freją, jako moją towarzyszką. Ale potem stwierdziłam, że w sumie Rosemary jest taką kanoniczną jakby postacią. W sensie, że w niej też chodziło o Pocket Mirror, więc musiałam przejść od nowa grę, żeby mieć Rosemary. I teraz mam na szczęście serce za Rosemary. Mam nadzieję, że też wam grałam przy okazji wszystkie te inne ścieżki, znaczy eventy, które się z nią wydarzyły. Dobra, ogólnie co możemy wziąć i co mam na mapie? Potrzebuję kupić lep kuchenny dla tamtej małej Zołzy. Przy okazji możemy pochodzić, zobaczyć, czy nie ma jakichś innych zadań, takich wiecie, mniejszych zadań, żeby coś dać. Nawet słowa tego nie opiszą, jakie to jest smutne. To co się stało, panie Flynn? Przecież widziałaś to, Elsie. Były rozczaskane podkowy na skraju miasta. Całe mnóstwo z nich. Mnóstwo? Konia Eugena zostały trzy konie Eugena wzięte i tylko jeden został znaleziony. Ledwo żyły. Niemalże włosy mi stają na karku. Ktokolwiek je wziął, musiał zdjąć ich podkowy? Nie mogę wymyślić powodu, dla którego ktoś coś takiego miałby zrobić, szczerze mówiąc. To jest raczej dziwne, nie sądzisz? Obstawiam, że to był jakiś wąsający się złodziej. Więc co odnośnie zastąpionych świń, Guido? To jest zwykłe ośmieszenie, Flynn. Kto inny by coś takiego zrobił? Co możemy odnośnie tego zrobić, Guido? Daliśmy Eugenowi całe nasze wsparcie. Rozumiem, jak bolesne to może być do patrzenia i że to jest tajemniczą samą w sobie, ale to z pewnością ma jakiś efekt na pana Gustawa. Dawaj mi lepkuchen. Parararam, parararam, pararam, pararam, dawaj mi lepkuchen. O, chyba nie. Jezus. Nie ma szansy, żeby zwrócić do domu, czyż nie? Nadal
Muszę coś zrobić, zanim pójdziemy do Rosmarin. Powiedz Elsie, tak sobie myślałam. Nie byłoby mi miłe, gdybyśmy przynieśli Flokiego do Kettenberg? Rosmarin! Ale to tylko dla pań. Słyszałam, jak pani Lisenben, koza pani Lisenber i jej dzieci i... Floki lubi się bawić wokoło. Mógłby przynieść trochę radości do miasta. Nie możesz ze sobą przynieść kozy, Rosmarin. Och, ale Floki nigdy... Ci mieszkańcy nie mogą sobie poradzić z parą butów, a co dopiero z kozą. Rozumiem. Rozumiem to, Elsie. Floki lepiej, żeby był jak najdalej od Kettenberg. Rozumiesz? W porządku, Elsie. Simona nie mogła od razu powiedzieć, że po prostu przyniosę ze sobą kozę w spadku. Przecież koza chyba by ją nie wydała. Albo jako prezent. Dobra, dawaj te jabłka. Ach, Elsie, coś nie tak, pani Lindo? Nie wszyscy, nie, czy u nie wszystkich tak jest teraz? Nienawidzę o to prosić, ale mogłabyś mi przynieść trochę jabłek? Oczywiście. Już idę. Dziękuję ci, Elsie. Mam moje ręce całe pełne z robotą, jak widzisz. Nie chcę, żeby mi pomagała, bo w sumie to, że ona mi pomaga, nic mi nie daje tak naprawdę. Jak wiele jabłek ci mieszkańcy potrzebują? Dobra, złaź tutaj. Tutaj też nic nie widzę. Dziwne, że tu nic nie ma w tym kręgu grzybowym. Powinien być tam krągla wiedźmy. Wszyscy wiedzą, co się dzieje, kiedy wejdziesz do kręgu grzybów. Teleportuje cię do innego świata. Gdzie masz dziwnego wampira, elfa, który wpierdala suche makarony oraz... Nie pamiętam w sumie, czym był ten balkon. No, o czym wy gadacie? Czy Freya w końcu gadała z tobą o tym, jak o tym, żeby wspierać nas, Elsie? Brzmisz tak, jakbym ją na nią naciskała, ojcze. Mam drodze do domu, panie Gustawie. Nie zostaniesz do nas? Znów na nią naciskasz. Co jeżeli nie Freya? Jesteś jedyna, która nie może przestać mówić o Elsie. Ojcze. Chciałabym, że Rosmarin musi na mnie czekać w ogóle, więc nie chciałabym. O, oczywiście, że nie Elsie. Jest już trochę późno, żebym poszła ją powiadomić, więc... Powinniście wszystkie tutaj do nas przyjść, zanim Rosmarin opuści miasto, jeżeli mam coś powiedzieć. O, masz na myśli Elsie, Rosmarin i Lepkuchen oraz mnie? To świetny pomysł, tato. Czyż nie Freya? Ta dwójka ma zbyt dużo energii, że wszystkie powinniśmy przyjść do niej na kolację. Jeszcze nie sprawdziłam z tej strony. W sumie i tak wyjdę na miasto i z jednej i z drugiej, więc mniejsza. Czyli zostanie mi do przeszukania las. I wszystkie jakby poza miastowe okolice. Mufi mingi mumi numa. Chcę ode mnie ciasteczka następnym razem. Ona, coś czuję, że ostatnio co ona zjasta to ten kurczak zrożny. Na którego mnie nie stać. A cała moją kasę będę przepierdziała na jedzenie lali. O nie, gdzie ja to wyszłam? Nie chciałam tu wyjść.
Nadal balansa się wokoło Elsie? Jest na drodze do domu, panie Engwenie. Nie ma potrzeby się martwić. Myślałam, że... Czyżbyś ciągle szukał swoich koni? Jak... A, Boże, jak twój koń... jak wygląda sprawa ze twoim koniem? Potrzebuje trochę więcej odpoczynku? Jestem pewny, czy on może przeżyć tą noc, jeżeli ma być szczery. Panie Engwenie... Jestem zagubiony, prawdę mówiąc. Kiedenberg... Nie jest znany z złodziei koni i nie chcę w to wierzyć, ale... Rozumiem, panie Engwenie. Pewnie dłużej się już nie czujesz tutaj bezpiecznie? Muszę o tym pomyśleć. Może powinienem się gdzieś indziej przeprowadzić. Gdzie, panie Engwenie? Nie zdecydowałem jeszcze, ale muszę trochę o tym pomyśleć po festiwalu. Nie ma żadnej... Nie mogę tutaj robić żadnego biznesu bez moich koni, widzisz? Rozumiem to, panie Engwenie. Trzeba iść naprzód, dziewczyno. Lepiej jak będziesz szła naprzód, dziewczyna, zanim się ściemni. Już jest ciemno. A, jeszcze mogę w sumie zobaczyć w jednej miejscowości, czyli w kościele, bo mogę do kościoła wejść. I na wieżę dzwoniczą tam nic też nie ma przypadkowo. Wolę sprawdzić wszędzie, gdzie się da, żeby potem nie ominąć żadnego ducha. Nie jestem pewna, czy w pierwszej nocy też tam patrzyłam, ale patrzyłam, że przy studni chyba był, no nie? Tam, przy tym duchu przy studni chyba patrzyłam, ale nie jestem pewna. Mam nadzieję, że tam jednak nie było. Idzie. Dobra, idzie jeszcze tu zobacz. A, tak myślałam, że tu będzie. Czujesz się raczej zagubiona, czyż nie? O, to jest ta pierwsza dziewczyna z lasu, którą spotkaliśmy. A co o tym wiesz? Ach, raczej nie ma niczego tutaj, do czego należy się obawiać, dziewczyno. On naprawdę jest łaskawy pomimo wszystkiego. Rozumiem. Twoje życzenie jest w dobrych dłoniach. Tak jak nasze było. I jeszcze nie zapominaj, że dzielisz to samo przeznaczenie, jeżeli go zdradzisz. Zdradzisz go? Dlaczego miałabym? A dlaczego ktokolwiek nie chciałby, co? Co? Że co ja dostałam? Co ten silk? A, dostałam sakiewkę piękną. Esi! O! Co ta stara baba chce teraz? Której zresztą nawet nie widać. Gdzie ty myślisz, że ty idziesz, Elsie? Ha? Potrzebuję zamienić tą słowo. O co chodzi, pani Bartho? Twoja kuzynka. To jest to, o co chodzi, Elsie. Ta dziewczyna wąsa się wokół miasta, wiesz o tym? Ona pomaga mi, pani Bartho. Nie, nie sądzę, Elsie. Twoja kuzynka mówi mieszkańcom, że nie ma żadnego złodzieja w Kittenberg. No bo tutaj nie ma żadnego złodzieja, pani. Więc wolałabyś, żeby moja kuzynka powiedziała, że my jesteśmy złodziejami? Zostawiając to na bok, Elsie, to brzmi, jakby ona nawet wierzyła w tą całą gadkę o wiedźmach. Nie ma takiej rzeczy, powinnaś o tym wiedzieć. W porządku, więc co zrobisz z tym? Ona też poleciła Brunhildzie zioła medyczne? Ponieważ ona dba o to, pani Bertho. Rozumiem, że ona nie powinna tego robić. Dam jej znać. Tak długo, jak to rozumiesz, Elsie. To
To jest niebezpieczne. Muszę się upewnić, że wezmę Rozmarinę do pracy ze mną? Albo będę musiała sobie radzić z tym każdego dnia. Kurwa, ta Rozmarina daje nam więcej w dupę niż powinna. Rozmarina, ty debilu, musisz mi tyle problemów sprawiać. Nie ma tu żadnego ducha? Ma nie. Myślałam, że nigdy nie przyjdziesz, Elsie. Ach, oszczędź mi tego. To jest twój chleb, Elsie. Musisz go trzymać. Musisz utrzymać się nakarmioną? Dzięki. Ty także, lepuchem. Wyglądasz, jakby była tak zmęczona jak ja. Możesz to określić? Nie jesteś taka tajemnicza, jak myślisz. Teraz jest lepiej. Idąc dalej, Elsie. Musimy iść. Idź już dalej, Elsie. Najlepiej, jak pójdziemy do łóżka wcześniej niż dzisiejszej nocy. Ach, Bóg wie, czy będę mogła trochę dobrze pospać. A z jakim sposobem on wie, kiedy się mocno modlisz, Elsie? To nie tak, że on jest dobry do konwersacji, więc dlaczego się tym mam kłopotać? Dobranoc, lepkuchem. Dobranoc, Elsie. Pana Eugena? Przyszłaś, no, przyszłaś. Ta wrona mówi do mnie. Nosisz je, nosisz. Lśniące, lśniące. Co to ma znaczyć? To tu jest. Wiedźma, wiedźma? Jesteś nosicielem wiedźmy? Wiedźmy? Jakiej wiedźmy? To znaczy, chyba myślę, że to chodzi o wiedźmę. No wiedźmy, wiedźmy! Nie, klątwy, Boże. Że jesteś przeklęta. Słyszałaś to? Nosisz klątwę, jak mówimy. Klątwę! Trzymajcie się ode mnie z dala! Pokaż mi je, pokaż! Nie mam nic do pokazania, idź sobie! Och, masz swoje pragnienie. Twoją okropną chciwość i niezmącony głód chwały. Pokaż je nam, pokaż! Moje oko! Coś ty zrobisz z moim okiem! Pokaż je nam, pokaż! Ty nikczemny! Testament! W testamencie chodzi o twoje młode ciało, które czeka na ciebie w moim grobie? Testament! W naszym grobie, naszym! Czekajcie, wy...
Czekam na ciebie, Elsie. W moim ceramicznym... grobie zboża, co? Testament? W każdym razie muszę dać znać panu Eugenowi, że znalazłam jego konia. Czy ja mogę na przykład zapisać i... nie wiem... Panie Engłanie! Dobry Boże, Elsie! Dlaczego ty się tak śpieszysz? Tam jest koń! Na rozdrożach! Jesteś pewna, Elsie? Tak, tak, jestem pewna! Ta dziewczyna mówi, że znalazła konia Engłan. Weź mnie tam! Pójdę po innych. Ale chyba jest martwy, panie Engłanie. To nie ma znaczenia, dziewczyno, weź mnie tam! Się okaże, że konia już nie ma, no nie? No właśnie, tak myślałam. To było tutaj, przysięgam! Dobry Boże, Elsie! Powiesz nam, co widziałaś, Elsie? Były tutaj kruki i koń. Jesteś pewna, że tutaj go widziałaś? Tak, tak, jestem pewna. Jesteś zmęczona, Elsie. Jestem pewna, że to było tylko... Jest tutaj tylko jedna odpowiedź, mieszkańcy. Kłamiesz, Elsie. Aha, i nagle my to my kłamiemy, a już wiedźmy nie ma, no nie? Nie kłamiec, staruchu. Jeżeli pozwoliłbyś mi wyjaśnić, to bym ci mogła powiedzieć. Powiedziałeś, że koń był martwy, Elsie. I był! Jak martwy koń mógł sobie stąd odbiec, powiesz mi? Nie ma sensu próbować z nią rozmawiać na ten temat, Tristanie. Ona kłamie. Och, Elsie! Ze wszystkich kłamstw! I o co chodzi z tymi krukami? To jest prawda! Mamy już dość. Będziemy w stadlinie. Mam już dość, będę w stadlinie. Elsie. Powiedz nam, Elsie. Mówisz prawdę? Widziałam tego konia, panie Gustawie. Że jestem tylko zmęczona. No jak będzie, że jestem tylko zmęczona, to że robiliśmy tutaj zamieszanie o nic? Widziałam tego konia, panie Gustawie. Był tutaj koń, były kruki. Więc to można oznaczyć tylko jedno z dwóch rzeczy, dziewczyny. Zostaliśmy zwiedzieni przez to, co wiedźmy robią. Albo ty jesteś wiedźmą, która próbuje nas zwieść. Już wystarczy, Stargeonesie. Pozwól nam powiedzieć, że był to jakiś koń, Elsie. Ale co z krukami? Jak już powiedziałam, ojcze, myślę, że widziałam, co widziałam. Nie mogę zaprzeczyć temu, co widziałam. Powiedziałam? Elsie, jestem zszokowana, że widzę nic tutaj w tym momencie. Ja naprawdę nie kłamałabym o takiej rzeczy. Myślisz, że możesz nas ogłupić, co? Nie powinnaś robić takiego zamieszania. Najlepiej, jeżeli nie możecie zobaczyć, że ona próbuje nas wieść. Wiesz coś o tym, Elsie? Co? Nie wiem, co to jest, ale to wszystko, co mam do powiedzenia, mieszkańcy. Ona może tańczyć z demonem. Możesz tańczyć z demonem tak bardzo, jak chcesz, ale ty nie... Już wystarczy. Wszyscy mieliśmy dzisiaj problemy, mieszkańcy. Jesteśmy wykończeni i wszyscy jesteśmy nerwowi, czyż nie? Dlaczego ty próbujesz obronić... Nie, ale Pguhen ma rację, stary Junesie. Zostawmy to, co się działo dzisiejszej nocy. Możemy wrócić do tego jutro. Chciałbym pogadać z tą Gustawie. Z tą także, Pguhen. Ja potrzebuję ojcze. Ufam, Pguhen.
Ale ja nie. Pójdę z tobą, ojcze. Idź do domu, Elsie. Powinnaś pomyśleć o tym, co zrobiłaś. A pewnie jakbym nie poszła odnieść tego konia, to by było, że jesteśmy okropni, bo znaleźli konia i pewnie był po drodze do domu. W sumie, czy mogę się cofnąć do tamtego zapisu i jakby pójść do domu prosto? To było niebezpieczne. Martwię się o Lepkuchen, ale pójdę do domu i powiem Rozmarinę o tym, co widziałam. Okropnie. Jest naprawdę okropnie. Jeżeli nie byłoby tam Lepkuchen, to ci mieszkańcy odkryliby wszystko. Odnośnie lasu, odnośnie tego, co zrobiłam. Dokładnie, najlepiej jak pójdę do tych wron. Bo ten testament. Oni już mają świeżyć młode ciało, więc powinnam... Elis! Oraz Marinę. Coś nie tak, Elis? Nie wiem, gdzie powinnam w ogóle zacząć Rozmarinę. Jestem zmęczona. Dokładnie to! To zagniłe miasto. Elis. Widziałam jednego z koni pana Eugena w drodze do domu Rozmarin. Był martwy. I były tam jakieś śmieszne kruki, które mówiły... Nie rozumiem, Elis. Powinnaś mi to opowiedzieć? Co ważniejsze, Rozmarin. Była tam złota wrona, powiedział, że ma testament? Och, Elis, testament. Ja myślę, że to zbyt dużo dla mnie, Rozmarin. A co innego on powiedział, Elis? Jestem zmęczona. Ha? Wróciłam do miasta, żeby powiedzieć wszystkim o tym, że znalazłam konia i oni ośmieszyli mnie, Rozmarin. Elis. Każdego dnia jestem traktowana tak, jakbym była jakąś nikczemnicą. Nieważne, co zrobię, czy powiem, to zawsze, zawsze. To jest moje życzenie, Rozmarin. Czy naprawdę mogę ufać, że on je spełni? Tak, możesz oddać siebie jemu i on z pewnością je spełni. Jesteś już świadoma poświęcenia, którego musisz zrobić, ale czy muszę poświęcić wszystkich Kettenberg? Mogłabym poświęcić wszystkich z Kettenberg, jeżeli bym mogła rozmawiać. Co? Nawet Lepkuchen? I Freję? I Gustawa? Nie mogę znieść kolejnego dnia w mieście. Nie mam wyboru, jak go znaleźć. Weźmy ze sobą Elsie. Ha? Pójdziesz tam znowu dzisiejszej nocy, czyż nie? Do lasu. W porządku. Ja pozwolę ci... Dam ci znać, kiedy będę gotowa. Dobra, jeszcze pójdę na tył i zobaczę, czy tam jest jakaś dusza. Siema, Floki. Ach, co ja robię, żeby gadać z kozą? Nie wiem, ta koza się wydaje bardziej podejrzana niż myślisz. Wyglądasz nerwową, Elis. To ponieważ jestem Rozmarin. Możemy pogadać o tym. Mogę spróbować i... Nie, to w porządku. Nie chcę myśleć o tym. Chodźmy, Rozmarin. W porządku.
Trzymaj się blisko mnie, Rosmarin. Bóg wie, co tam możemy znaleźć. O, ale nadal mi powiedziałaś o ostatnim wieczorze. Cokolwiek się wydarzy, Rosmarin, obiecaj, że będziesz blisko mnie. Oczywiście, Elis. Wszystko w porządku? Chodź, idziemy. Mogę z nim gadać? Rosmarin, ja... Może lepiej, żebyś została w domu? Mogę, ale... To jest niebezpieczne, Rosmarin. Ta wrona zaatakowała mnie wcześniej i... Wszystko... Ma więcej powodu dla... Wszystko będzie dla mnie bardziej jasne, jeżeli pójdę z tobą, czyż nie? Jestem poważna, Rosmarin. Ja też jestem Elsie. W porządku, okej. Ale obiecaj mi... Że będę blisko ciebie, wiem. Och, na miłość boską. To jest, gdzie się to wydarzyło, Rosmarin. Elsie, spójrz! To są... podkowy! Jest tutaj ich tak wiele! One nie były tutaj wcześniej, Rosmarin. To nie ma w ogóle sensu! Te pióra są też tutaj wszędzie porozrzucane. Są od wrony, o której mówiłaś, że widziałaś? Nie wiem... O co w tym wszystkim chodzi, Rosmarin? Chodź, Elsie. Nie mam wyboru, jak zobaczyć to na własne oczy. Czekaj, Rosmarin! Rosmarin? Rosmarin? Co za głupia dziewka. Musiała pójść zupełnie sama. Rosmarin! Teraz co? To już ma sens, że to jest grobowiec? Rosmarin! Rosmarin! Gdzie na miłość boską ona poszła? Lepiej jak pójdę dalej. Przypuszczam, że nie mam już po co wracać. Miła niespodzianka, miła niespodzianka. Jak miło cię tutaj widzieć, dziewczyno. Myślałam, że to wy mnie zaprosiliście. Żadna dziewczyna, która dostała te buty, nie pojawiła się tutaj? Były inne?
Nie jestem specjalna, ani trochę. Już powinnam kupić więcej medycznych rzeczy, bo coś czuję, że tu umrę. Rosemarine! Co, ty myślisz, że się możesz tak wyłęcać na własną rękę? Och, przepraszam. Mówiłam ci, żebyś była blisko mnie. Trochę byłam rozkojarzona, to wszystko. To nie jest czas ani miejsce, żeby być rozkojarzoną, Rosemarine. My nie wiemy, co może być tutaj w tym lesie. No dalej, nie możemy siedzieć wokoło przez całą noc. Jej oczy są puste, jakieś dziwne. Halo, chciałabym tu zapisać. Co, nie mogę tam zapisać? O. Boże, goście. Musisz mówić te same rzeczy dwa razy? Dwa razy? Och, mam już dość tych nikczemnych ptaków. Ty jesteś nikczemna. Dlaczego ty? Co? Pierścień. Pierścień? O, to jest broni. Co mówisz, Rosemary? O, moje oko. Przyszłaś do mnie. Spójrz, kogo mamy. Przyniosłaś mi dobre towarzystwo też. O czym ty gadasz, ty nikczemny? Dobrze się spisałaś, przychodząc tutaj, dziewczyno. Więc lepiej daj mi, co obiecałeś, wrono. To, co on obiecał? Testament. Gdzie on jest, wrono? Idź dalej. Głąb mojego grobu, dziewczyno. Dlaczego ty... Nie słyszałam nic o tym. Pokaż mi to, pokaż. Co ona ma ci pokazać, wrono? Rosemarine? Hej, oddawaj mi pierścień. Ty... Pokaż mi, jak daleko twoje rubinowe budki cię zabiorą. Wszystko, co pragniesz, dziewczyno, jest tak bliskie, a tak dalekie. Mogłabyś mi przynajmniej powiedzieć swoje imię, Bruno, jeżeli masz jakieś. To sekret jest sekretem. Dlaczego ty, nikczemny ptaku, nie odpowiadasz na moje? Wystarczy, pogaduszek, wystarczy. Przyjdź mnie znaleźć, jeżeli chcesz wiedzieć więcej. Czekaj. Przyjdź mnie znaleźć, chodź mnie znaleźć. Chyba musimy iść go znaleźć. Co w ciebie wstąpiło, Rosemarine? Nie jesteś sobą. Co masz na myśli? Och, do diabła z tym. Chodźmy znaleźć tego ptaka. No nie, czy ja będę musiała przechodzić przez każdy z tych portali, czy ciul wie, co to jest?
co ty mi dopowiadasz? Powiedz mi, Wronno, gdzie my jesteśmy? Nic ci nie powiem. Nic ci nie powiem. Ach, dlaczego się ja w ogóle kłopotam tym? To jest miejsce mojego pana. Gdzie indziej możemy być? Więc ty wiesz, gdzie jesteśmy? Nigdy nie powiedziałem, że nie wiem, czyż nie? Tak przypuszczam. Niektóre z nich wyglądają jak gniazda. Kilka dziwnie ukształtowanych, ceramicznych garków i was jest umieszczony na ziemi. Chyba tutaj jest dosyć głęboko, czyż nie? Niezbyt. Nie ma za bardzo ochoty odpowiadać, czyż nie? Ściany są poczaskane, już całe jakby pokryte piaskiem. Musi to sięgać bardzo głęboko ziemi. A to co to jest? Pierścień, który znaleźliśmy. Myślisz, że mógłby pasować tej rozmariny? On ukradł go od nas koniec końców. Raczej jest dosyć mądra, czyż nie? Albo dużo wie, aż podejrzane. Rozmarin, jesteś taka urocza i słodka, a coś dużo rzeczy do nie masz o tym mówić. Podejrzane. Czy możemy to stłuc? Tak. Czy jest coś więcej do stłuczenia po tej stronie? Chyba nie. Dobra, to zapisujemy, idziemy dalej. Mi się wydaje, że jak ten przejdziemy, to jeszcze będą dwa może przejścia. Oż ty frajerze! Coś ty gadał? My zawsze trzymamy naszych obietnic, dziewczyno. Nie ma czego się obawiać. Zobaczymy, czy jeszcze to się wydarzy, Wronno. Nie obawiaj się, nie obawiaj. Powiedz, jesteś jednym z kamratów tej złotej Wrony, czyż nie? Kamratów, powiedziała, kamratów. A czym innym mogę cię nazwać? Ptakiem, ptakiem. O, na miłość boską. Ogólnie chciałabym się rozejrzeć, czy coś tu jest. Noż wszędzie one kuźwa się pojawiają. Aha. Nie wiem, jak mam się tutaj poruszyć tak, żeby mnie nie zjadły przy okazji. Ale chciałabym sprawdzić na początek lewy róg, czy coś tam jest w ogóle do roboty. Jak mam tu przebiec to wszystko?
co ty nam dajesz? Żołądź nam daje życie, okej. No już ty frajerze, ty. Widzę, że niektóre drzewa się nie ruszają. Do nich mamy podbiegać? Aha! Dobra, wykminiłam, o co chodzi. Może zacznę jeszcze raz, skoro mogę. Och, myślałam, że nie zobaczymy końca tego. No dalej rozmawiamy. Wydostańmy się stąd. Nie jestem pewna, czy to będzie łatwe. Ha? Nie, to nic. Chodźmy. Dobra, już jakoś, że już wiem, o co w tym wszystkim biegało, to bym chciała od nowa spróbować.